trochę tak jest, że bank się wiąże z tobą, a nie tylko z nieruchomością. Nieruchomość jest jakbyś ty nie dał rady. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Granda. Cześć Grzesiek. Hej. Cześć. Słuchajcie, Grzesiek jest dyrektorem oddziału firmy, która udziela kredytów albo pomaga klientom uzyskać kredyty hipoteczne, bo wiele osób pisało do mnie czy pytacie w komentarzach, jak wygląda sytuacja kredytowa, czy możliwe jest dzisiaj, żeby uzyskać kredyt, więc chciałem Wam trochę popowiadać zresztą na ten temat, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna, w mediach się mówi o różnych zmianach, o to, co robią banki, to, czego nie robią, więc chcielibyśmy Wam przybliżyć tą sytuację i pokazać, jak teraz wygląda oblicze rynku. Tak, mamy czerwiec 2020 i chcemy pokazać Wam, co się zmieniło, na co możecie liczyć, co jest fake newsem, a co jest prawdą. Także Grzesiek, może jeszcze ja Grzeszka zapowiem trochę bardziej, bo Grzesiek jest osobą, którą znam już od parunastu lat. Wszystkie kredyty ja u niej robię, teraz też robię jakiś tam kredyt na prywatną nieruchomość. Nie mam ich dużo, natomiast jakby to jest najtańszy pieniądz na rynku, kredyt mieszkaniowy. No zdecydowanie, kredyty mieszkaniowe są najtańsze. Także cześć, witam Was wszystkich. Porozmawiamy trochę właśnie o bieżącej sytuacji w kredytach hipotecznych w kontekście no, głównie epidemii, pandemii, gdzieś tam różnie to jest nazywane. Pewnie. Gdzieś jest osobą, która prowadzi oddział jako dyrektor oddziału, zatrudnia doradców kredytowych i łącznie robią kredytów rocznie hipotecznych na mieszkania na kilkadziesiąt milionów złotych, co jest kilkaset kredytów samych rocznie, więc Grzesiek przerobił kredyty w tysiącach, można więc jakby ma bardzo... Każdy możliwy przypadek. Mimo, ja jestem jednym z wyjątkowych przypadków, bo moje dochody są duże, natomiast są dosyć w takiej mało spotykanej strukturze, tak? Więc trzeba często tłumaczyć analitykom, skąd co wynika i co i jak. Natomiast może wróćmy do tych problemów, które mogą dotyczyć innych inwestorów. I powiedz Grzesiek na początku, jak wygląda sytuacja? Czy teraz banki udzielają kredytów, czy nie udzielają? Czy widzisz, że jest mniej udzielanych kredytów? Jak byś to mógł podsumować? Banki na pewno kredytów udzielają. Czyli nie jest tak, że banki nie udzielają. Natomiast jest na pewno tak, że banki zaostrzyły politykę przyznawania kredytów i te oczekiwania wobec kredytobiorców mają wyższe niż jeszcze tam powiedzmy miało to miejsce w lutym. Także kredyty można dostać, natomiast jest trochę trudniej, trzeba ileś tam warunków spełniać, ale też nie są nie wiadomo jak wyśrubowane te warunki. Także nie jest jakoś tam, jak to media zawsze mają tendencję do przesadzania, że nie da się dostać kredytu. Da się, tylko jest po prostu trochę trudniej. Okej, ale zwiększyły jakieś wymagania, na przykład wkład własny, czy jakieś branże zostały wykluczone? Tak, właśnie na kilku obszarach ma to miejsce. Pierwsza, że taka właśnie gdzieś tam, co najczęściej kredytobiorcom przeszkadza, czyli właśnie wkład własny. Do tej pory było tak, że wymagane było zgodnie z rekomendacją KNF-u 10% wkładu własnego i to wystarczało. Teraz jest tak, że część banków, które, a banki mimo wszystko stosowały zasadę, że chcą 20%, niektóre z nich. Natomiast teraz jest tak, że zostały wciąż banki, które wymagają 10%, czyli wciąż da się zrobić kredyt z 10% wkładem własnym, ale część banków z kolei zaostrzyła te kryteria i podniosła do 20%, są banki, które podniosły nawet do 30% wkład własny. Ale to są pojedyncze banki, tak? Tak, pojedyncze. Co do zasady na pytanie, czy da się dostać kredyt 10% wkładem własnym? Tak, wciąż się da. Okej, a jeżeli chodzi o same branże, które, czy rodzaje umów, które ktoś ma, czy dochodów, to tu coś się pozmieniało? Czy są oficjalne jakieś restrykcje, czy raczej tak jakby robią to po cichu i jakby wiesz z kuluarów, że na przykład ta branża jest dla nich zagrożeniem? Różnie w różnych bankach. Na pewno banki są ogólnie bardziej ostrożne w udzielaniu kredytów, więc to jest bezsprzeczny fakt. I teraz część banków rzeczywiście wysłało listy branż wykluczonych, w których jest informacja, że ta branża, nieważne czy ktoś ma umowę o pracę, czy działalność gospodarczą w tej branży, jest po prostu wykluczona i nie są jak to ma być branża na przykład? No przede wszystkim te, które dostały bezpośrednio obciążone zamknięciem gospodarki, czyli restauracyjna ma na pewno branża, gastronomiczna cała trudniej, turystyczna, transport ludzi, czyli takie te branże, które bezpośrednio zatrzymanie gospodarki wpłynęły na nich, nie że w przyszłości spadną dochody, tylko teraz po prostu nie mogły świadczyć swoich usług. Pytanie, czy to na chwilę się tam nie będzie zmieniało, natomiast w momencie, gdy było to zamrożone, no to trochę te banki, ale
banki zrobiły te restrykcje. Natomiast niektóre banki oficjalnie tego nie powiedziały, a natomiast dostajemy w decyzjach takie informacje. Okej, czyli robią to tak jakby po cichu, żeby nikt im nie zarzucił, że dyskryminują jakąś tam branżę, tak? Dokładnie. Banki, zawsze bank może powiedzieć, że ze względu na swoje ryzyko nie chce udzielić kredytu i nie musi się z tego jakoś tam bardzo mocno tłumaczyć. Tak, to są ich pieniądze, tak? Może nie tyle, że ich, ale w sensie takim, że ich ryzyko jest, tak? Tak, no ich ryzyko, no Daniel. Tak samo jakbyś miał swoje pieniądze komuś tam pożyczyć i wiedziałbyś, że z grona powiedzmy 10 osób, ileś osób straci pracę, no to byś się dokładnie zastanowił, komu z nich pożyczyć. Tak, ale przynajmniej widzę, że jest ryzyko jakieś tam większe, tak? Banki diagnozują to ryzyko i jakoś tam sobie nim zarządzają w postaci właśnie zaostrzonej tej polityki, ale to też jakby nie popadają w skrajność, to też nie jest tak, że się nie da dostać kredytu. A jeśli chodzi o ilość wniosków, widzicie na przykład, że jest mniej tych wniosków, czy mniej się osób po prostu, albo ludzie się wstrzymali z kredytami, albo zakupem nieruchomości? To jest różnie. To ciężko jest jeszcze na ten moment chyba ocenić dokładnie, bo część transakcji realizuje się teraz, a były wcześniej już uzgodnione i na przykład trochę było, ludzie zwlekali, bo gdzieś tam było zamknięcie gospodarki, nie mogli wyjść, czegoś tam załatwić, jakiegoś dokumentu i teraz to robią. Natomiast trochę widzę, że ludzie przychodzą pytać o kredyt, to są tacy bardziej konkretni, że skoro on już w tej epidemii wychodzi z domu, chce chodzić, oglądać mieszkania, no to on jest bardziej zdeterminowany, żeby to kupić i szybciej podejmuje decyzje zakupowe. Trochę mniej jest ludzi takich, którzy w przyszłości by sobie może za rok kupili, no to oni rzeczywiście teraz mniej nie przychodzą. Ale ci, co przychodzą, to już bardziej chcą to zrobić. To jest ten konkretny, który, a jeśli chodzi, widzisz na przykład, że więcej jest osób, którzy kupują dla siebie, czy bardziej inwestorów? Wydaje mi się, że to są ludzie, którzy kupują dla siebie. Którzy potrzebują zmienić coś, bo mieszkają na małej powierzchni, albo już potrzebują zmienić mieszkanie, tak? I którzy po prostu już mają ten ból, który no, chcą po prostu to zmienić, tak? I stać ich na to. Tak, to wydaje mi się, że to są klientów, którzy kupują inwestycyjnie na wynajem mieszkań jest mniej, natomiast ci, którzy przychodzą, to rzeczywiście jest konkretna potrzeba mieszkaniowa, czy powiększenie rodziny, czy ślub, czy jakieś tam rzeczy, które wynikają, że dla nich nieważne jest, że jest epidemia, dla nich ważne jest, że mają zmienić mieszkanie. I dlatego to realizują i wciąż chcą ten kredyt wziąć. Okej, a jeśli chodzi o ceny tych kredytów, o marże, które banki mają, widzisz, że się podniosą, bo mówi się o tym, że no marże są podnoszone, no bo stopy się zmniejszyły i jakby jest ta przestrzeń banku do tego, żeby klient zapłacił tyle samo, a bank zarobił więcej, tak? Więc możesz o tym powiedzieć trochę? Tak. Marże zostały podniesione przez banki. Może nie jakoś tam drastycznie, ale w jakiś tam powiedzmy zauważalny sposób marże są wyższe. A jedną dziesiątą mniej więcej? Czy... To zależy jeszcze od parametrów odkładu własnego. Najbardziej zostały podniesione marże przy tym minimalnym wkładzie własnym 10%. Tamte podwyżki marż to sięgają 3, 4, czasami nawet 0,5%. Natomiast przy wkładzie własnym 20-30%, no to część banków nie zmieniła tej oferty, część podniosła 1 czy 0,2. Także nie jakoś tam bardzo dużo. Największe zwyżki są przy najmniejszym wkładzie własnym, no bo też tam banki największe ryzyko swoje diagnozują. Więc jakby to jest jedna rzecz, że przerzucają, taki biznes banku, ryzyko swoje na podniesienie marsz, tak, bo muszą zrekompensować, że co któryś klient kredyt będzie niespłacany. A druga rzecz, tak jak mówisz, właśnie obniżka stóp procentowych zawsze jest czynnikiem, który skłania bank do podniesienia marsz. Natomiast biorąc globalnie, obniżka stóp procentowych, a podwyżka marsz, to kredyt jest tańszy. Czyli dzisiaj rata jest niższa kredytu niż tam powiedzmy w lutym, pomimo że jest wyższa marża kredytowa, natomiast niższe są stopy procentowe, mocniej spadły stopy niż oni podnieśli marżę. Czyli banki mniej podniosły marżę niż spadły stopy procentowe. Dokładnie tak. Okej. Bo rozmawialiśmy też o kredytach, które mają oprocentowanie stałe, prawda? I mówiłeś, że sporo tych kredytów zrobiłeś i niektóre banki po prostu dają takie. To nie jest jakby tak w stanie, że na 30 lat masz stałą marżę i to jest stałe, tylko bo jest pewne ryzyko, że dzisiaj mamy bardzo niskie stopy i mamy tanie kredyty, natomiast może się sytuacja odwrócić, tak jak jeszcze 10 lat temu te kredyty, ja pamiętam, sam miałem kredyt hipoteczny na 8%, tak? I też wtedy się nie cieszyłeś? No spłaciłem go po pół roku chyba, tak? Generalnie, bo bank mi w dniu podpisania umowy zmienił mi marżę, tak? Bo powiedział, że to jest za mały kredyt i mi się nie opłaca, tak? Więc zmienił mi marżę i więc szybko go spłaciłem, bo musiałem go wziąć. Natomiast od dzisiaj te kredyty są, jakie oprocentowanie jakby wychodzi z tym wszystkim, mniej więcej średnie? No to WIBOR
WIBOR, no dzisiaj tam... Ale, 0, cały, 2, cały, cały koszt razem jakby, tak? No, miał... Pytanie, czy przy jakim wkładzie własnym, tak. No około trzeba liczyć powiedzmy tak średnio 2,5%, 2,2% w zależności od tego, jaki tam wkład własny ktoś ma. No właśnie, więc to nie jest dużo, tak? Bardzo mało, 2,2, 2,5. Biorąc pod uwagę inflację tak naprawdę, no to inflacja jest dużo wyższa, nieważne czy patrzeć na tą podawaną, czy tą prawdziwą, tak. to jest dużo wyższa niż koszt tak naprawdę finansowania, więc... Oczywiście, tak. Zwróćmy uwagę, że kredyt nie jest indeksowany o inflację. Czyli jak ktoś ma dzisiaj ratę 1000 zł, a te same 1000 zł, jeśli nie zmienią pozostałe stopy procentowe, nic nie zmieni, to te same 1000 zł za lat 5-10 to będą zupełnie inne pieniądze, inny udział w wydatkach. Dokładnie. I to jest ta pewna korzyść przy braniu kredytów. Także, że bierzesz dzisiaj, kupujesz nieruchomość wartą 300 tysięcy, a ta nieruchomość i płacisz ratę na przykład ten 1000 zł symbolicznie, to za 20 lat ten 1000 zł będzie 2-3 razy mniej warty, a nieruchomość będzie więcej warta, tak? Więc jakby to jest taka korzyść, którą nie wszyscy widzą, ale ona jest. Natomiast jest pewne, to nie ma nic za darmo, jest pewne ryzyko, że stopy procentowe pójdą do góry. Tak. Małe, ale zawsze jest to ryzyko i te kredyty będą wtedy droższe, tak? Dlatego wtedy, jeżeli mamy te stopy dzisiaj niskie, to można się przy tym zabezpieczyć, biorąc kredyt w stałych ratach, ale przynajmniej na ile lat można wziąć ten stały kredyt? Tak, stałe oprocentowanie banki oferują dzisiaj w Polsce maksymalnie na 5 lat. Mhm. Czyli, że przez 5 lat bank umawia się z klientem na stałe oprocentowanie, czyli nieważne, co się zdarzy z WIBOR-em, czy wzrośnie, czy spadnie, to oprocentowanie dla klienta się nie zmienia, natomiast po 5 latach jest powrót do zmiennego. Jest oczywiście opcja, że bank zaproponuje stałe oprocentowanie na kolejne 5 lat, tylko to będzie już inne stałe oprocentowanie. Jeśli stopy wzrosną, to zakładam, że będzie to wyższe. Natomiast wtedy klient ma możliwość porozumieć się z bankiem, jeśli się nie porozumie, to wraca do zmiennego. Ma to dwie strony medalu. Zakładając, że stopy procentowe wzrosną, no to lepiej mieć stałe, zakładając, że spadną, to lepiej mieć zmienne, tylko gdzieś tam nie ma mądrego, który gdzieś tam ma szklaną kulę i to zgadnie. Natomiast na pewno nieskorzystanie na obniżce z punktu widzenia gospodarstwa domowego jest bezpieczniejsze niż wzrost raty. Mhm, tak, no bo wzrost raty może spowodować to, że jeszcze w przypadku jakichś tam problemów może się okazać, że faktycznie nie będziecie stać na tą ratę, a w perspektywie tam 20-30 lat, no to nie są jakieś duże koszty. A o ile trzeba zapłacić na przykład dzisiaj więcej przy racie stałej w stosunku do raty zmiennej? To znaczy tak, zależy to też od kilku tam zmiennych, natomiast tak średnio dzisiaj raczej oprocentowanie na tych stałych, które banki proponują, jest około 0,3-0,4 punktu procentowego, wyższe niż gdyby mieli to na zmiennych przy dzisiejszym poziomie zmiennej stopy procentowej. Mhm. Czyli jakby, gdyby wzrosło o 0,4, to byłoby neutralne, czyli by klient dzisiaj płaci o 0,4 powiedzmy punkta więcej, tylko że ciężko stwierdzić, kiedy to się zmieni, bo banki w ten sposób w pewnym sensie mogłyby dyskontować jakąś tam podwyżkę stóp procentowych. Mhm. Tylko że to się zmienia w zasadzie niemalże codziennie. Tak? Czyli te stałe stopy procentowe to banki zmieniają co tydzień, niektóre wręcz codziennie. Czyli dzisiaj sprawdzamy tyle, jutro sprawdzamy, może być inna wartość. Dokładnie, bo to jest pewnego rodzaju ruletka i pewnego rodzaju policja ubezpieczeniowa dla banku, tak? Że oni muszą sobie to skalkulować tak samo jak samochód ubezpieczasz, tak? Że albo go zniszczysz i chce będzie ci wypłacić, albo nie, tak? To, co jest powyżej, no w tej się opłaca. Tak, no to jest kwestia taka, że ryzyko zmiany stóp procentowych jest. I pytanie, kto je poniesie. W takim standardowym większość kredytów jednak jest na zmiennym oprocentowaniu, no to ryzyko jest w 100% przerzucone na klienta. To klient albo będzie miał wyższe, albo niższe stopy procentowe, bank zarobi swoją marżę i już. Mhm. Tutaj jest tak, że przez 5 lat to ryzyko bierze jednak bank na siebie. Tak? Mhm. I bank sobie oczywiście ma ekonomistów, kalkuluje i tak dalej. Natomiast 5 lat bierze na siebie to ryzyko, klient wtedy go nie ponosi. No i jakby trochę gdzieś tam za to ryzyko może zapłacić, ale no, jest dla niego to bezpieczniejsze rozwiązanie. No bo z dwóch, kto jest jakby stroną profesjonalną tej umowy, bank czy klient? No jakby nie patrzeć, bank ma większe narzędzia, żeby coś tam przewidzieć. Także jest opcja. Część ludzi wybiera to, część nie, to każdy ma jakieś tam swoje przekonanie, czy stopy wzrosną, czy spadną, tak? Okej, okay, a jeśli chodzi o kredyty na flipy, to powiedz mi, jak to będzie to wygląda? Czy coś się zmieniło w kredytowaniu właśnie takich zakupów typowo na flipa, czy jest dokładnie tak samo? Nie, to jakby w kontekście tego się niewiele zmieniło, bo to wciąż jest ten sam kredyt, wciąż trzeba zwracać na troszkę inne parametry uwagę niż przy kredytach tych na mieszkanie dla siebie, gdy chcemy tam mieszkać, bo to trochę inna struktura kosztowa powinna być. Natomiast z punktu widzenia jakby samego kredytu to nie zmieniło. Okay, a możemy o tym powiedzieć jeszcze, bo myśmy rozmawiali
na ten temat jakieś 2 lata temu. Natomiast nie wszyscy, którzy dzisiaj mnie oglądają... Pewnie się cofną do odcinka. Tak, tak. Natomiast może powiedzmy jeszcze, w przypadku brania kredytu na flipa trzeba brać pod uwagę inne rzeczy, prawda? Możesz powiedzieć... Tak. Tak, bo jeżeli bierzesz kredyt na 30 lat i chcesz go spłacić 30 lat, no to inne rzeczy są dla Ciebie ważne, niż jak chcesz go spłacić szybko, więc jakbyś mógł to jeszcze tak prosto... Przypomnienie dla osób, którym się nie chce szukać w poprzednim odcinku, ale mają takie możliwości. Dla leniuszków. Dla leniuszków wersja. Chodzi o to, że w kredytach hipotecznych koszty można tak ogólnie podzielić na koszty początkowe i koszty ponoszone w całym okresie kredytowania. Wejścia i wyjścia. Wejścia, wyjścia i środka. O, tak. I w momencie, gdy bierzemy kredyt w mieszkaniu, w którym chcemy mieszkać, to dla nas najważniejsze są koszty tego oprocentowania, czyli tego środka, no bo to będzie najdłużej trwało. Mhm. Natomiast trochę mniej ważne, też ważne, ale mniej ważne jest koszt wejścia i wyjścia, no bo to się rozkłada na dłuższy horyzont czasowy. Natomiast w przypadku, gdy kupujemy mieszkanie stricte na flipa, czyli żeby je szybko sprzedać, no to w takim wariancie to oprocentowanie nie jest dla nas aż tak ważne, no bo ono będzie trwało, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące, 4, to w zależności od tego, jak nam szybko sobie z tym poradzimy, a ważne będzie, ile zapłacimy na starcie jakiejś prowizji za udzielenie kredytu i ewentualnie opłaty za wcześniejszą spłatę, no bo też go szybko spłacimy. Czyli tutaj te koszty nie mają miejsca, żeby się rozłożyć na wiele, wiele lat, bo będą rozkładane na 3 miesiące. Stąd wtedy ważniejsze jest, żeby spojrzeć na te koszty początkowe i końcowe, nawet kosztem tego, że te środkowe koszty będą wyższe niż przy innym kredycie, no bo to na tym polega właśnie ta różnica. To ile teraz są tańsze raty? Załóżmy, że mamy kredyt 200 tysięcy i 400 tysięcy i o ile tak naprawdę zmniejszyła się rata przy takim standardowym albo średnim kredycie? No przy kredycie na 200 tysięcy to gdzieś tam, jeszcze pytanie, jaki tam ktoś miał okres, około 150 zł można liczyć, że na racie powinni ludzie w nowych harmonogramach dostać. A przy 400? No raz, dwa razy. Tak, tak, czyli jakieś 300 zł, tak? To już jest jakby, to już jest widoczna korzyść, tak? Tak, to jest zauważalna różnica dla gospodarstw domowych. Tak, które można sobie odłożyć. Jakbyśmy mogli policzyć chociażby nawet tak w głowie, tak, że przy kredycie na 300 tysięcy, jeżeli taki flipper miałby brać na przykład na okres pół roku, to ile powinien przeznaczyć na przykład na kwestię finansowania tego, czyli jakby prowizja za wejście, wyjście, taka standardowa, jakaś nie jakaś wynegocjowana, strasznie promocyjna, tylko mniej więcej ile musi przeliczyć, przewidzieć, że w najlepszym scenariuszu pół roku mu zajmie to wszystko, a w najgorszym rok, to ile powinien jakby liczyć koszty finansowe dla banku. Załóżmy, mamy kredyt taki... 200. 200 tysięcy. No. Tak, czyli powiedzmy, że 200 tysięcy kredytu bierze, jakiś tam wkład własny ma do tej transakcji. No tak, wtedy na pewno byśmy robili transakcję z zerową prowizją za udzielenie i zerową prowizją za wcześniejszą spłatę, czyli te koszty odpadają. Większość banków będzie chciała jakąś wycenę nieruchomości zrobić, więc to różnie w różnych bankach wygląda. Przyjmijmy, że operat szacunkowy u rzeczoznawcy może kosztować między 400 a 500 zł. To jest jakby ten koszt raczej maksymalny. Niektóre banki mają swoje inspekcje, które są trochę tańsze. Czyli na pewno ten koszt. No i odsetki przez ten czas, kiedy będziemy realizować tą transakcję, czyli kiedy mamy wypłacony kredyt, a jeszcze nie sprzedaliśmy mieszkania. No to zakładając, że zrobimy to, nie wiem, 6 miesięcy powiedzmy, to jest czas na flipa wystarczający? Tak, tak, wystarczający, spokojnie. Powinien zdążyć. Tak, ale no już weźmy pod uwagę, że tam jeszcze jest hipoteka, trzeba by wpisać. No, to już jest zadanie automatyczne. No nie, ale no już my przyjmijmy opcję taką... Że szybko wpisujesz hipotekę. Tak, pół roku, a taką, że naprawdę coś tam dłużej się zejdzie, to rok, tak? No to powiedzmy sobie odsetki. Powiedzmy, liczmy oprocentowanie w skali roku kredytu średnie jakieś tam 2,5%. Teraz WIBOR plus marża. No to mamy od 200 tysięcy, to byłoby ile? 4,5 tysiąca w skali roku odsetek zapłaconych, tak? Czyli w skali 6 miesięcy to jakieś tam 2200 mniej więcej by w odsetkach w międzyczasie zapłacił. Czyli 200 odsetki przez pół roku, to mi do tego trzeba by dodać pomostówkę, jeszcze to powiedzmy tam, nie wiem, 200 zł doliczmy, czyli powiedzmy jakieś tam 2400 plus wycena, myślę, że jakieś tam 2800 takiego kosztu transakcji by dołożył. Czyli i plus, no nie wiem, czy liczymy to, opłaty notarialne, wpis hipoteki sądowe. Nie, to jest przy każdej transakcji, niezależnie jak kupujesz, w jakim systemie, ale jeżeli to jest 3000, tak, na pół roku i około 5 podejrzewam, że za rok, to możemy sobie przyjąć, że te opłaty są, można powiedzieć, między 1,5%. Tak, no bo chodzi o to, że roczne oprocentowanie podzielimy sobie przez 2. Tak. Między 1,5 roku a 2,5% na rok, tak? Tak. Czyli tak. Między 1,5 a 2,5% koszty finansowe, więc można powiedzieć, że to jest bardzo mała rzecz. Jeśli mamy marżę na flipie rzędu 18, 20, 30% i przeznaczymy na finansowanie 1,5-2-3%, to tak naprawdę mamy finansowanie rzędu 10-15% samego zysku, tak? Tak. Więc to nie jest dużo. No tak. Inwestor prywatny byłby na pewno dużo, dużo droższy, może mniej wymagający i szybsza decyzja. Natomiast no, to jest najtańszy kredyt.
Tak. Kredyt hipoteczny, mieszkaniowy jest najtańszy, tylko wiadomo, że kwestia jest spełnienia kryteriów, to co rozmawialiśmy wcześniej, oczekiwań banku. No i właśnie, jakie są te oczekiwania dzisiaj, tak? Czy niektóre umowy, takie jak umowa o dzieło, czy umowy zlecenie dalej są akceptowane, czy tylko umowa pracy i własny biznes? Znaczy tak, każdy bank ma inne podejście, dlatego też w miarę ważne jest, żeby zawsze przed transakcją skonsultować się z ekspertem, doradcą, żeby swoją sytuację dokładnie omówić, bo każdy bank ma trochę inne podejście. I dzisiaj rzeczywiście kilka banków przestało akceptować dochody z działalności gospodarczej. Mhm. Tak? Są banki, które powiedziały, że nie chcą już przedsiębiorców kredytować, ale wciąż część z tych banków chce to robić. Tak samo część banków przestała akceptować umowy zlecenia o dzieło, ale wciąż są banki, które dalej te umowy akceptują, także to nie jest tak, że wypadło. Zmniejszyła się jakby pula dostępnych banków dla danego klienta. Czyli jak ktoś wcześniej wybierał sobie z 15 banków, to na przykład teraz może wybierać z 6. Ale wciąż jeszcze może z tego wybierać. Wciąż ma, tak? Tak. Dobre jest to, że te największe banki chyba jakby dalej chcą te kredyty dawać, bo w pewnym sensie muszą zapewnić pracę swoim pracownikom, oddziałom i jakby w pewnym sensie są zmuszeni do tego, są bardziej wypredni, ale muszą te kredyty dawać, no bo z czego będą żyli, tak? No nie są w stanie zarabiać chyba cały czas na produktach finansowych. Znaczy tak, no dla podstawową działalnością banków, zwłaszcza w Polsce, bo jeszcze powiedzmy na zachodzie banki są trochę bardziej gdzieś tą stronę mają inwestycyjną, natomiast polskie banki to zarabiają na kredytach, więc muszą robić akcję kredytową, żeby na tych kredytach, tak, żeby robić coś z tymi pieniędzmi, które mają, no bo polskie banki raczej mają duże zasoby kapitałowe i coś z tym pieniędzmi trzeba zrobić. Natomiast no, trzeba też jakoś tam to ryzyko ocenić, komu dać te pieniądze, no bo jednak gdzieś tam pewnie jakieś ryzyko po stronie banków się powiększyło, ale no, te pieniądze mimo wszystko no, gdzieś trzeba wydać. A zgodzisz się z taką teorią, że na przykład przez ostatnie, nie wiem, te 8-10 lat banki dawały tym ludziom pieniądze, ale nie takim, którzy chcieli, tylko dawali takim, którzy naprawdę realnie mieli, stać ich było na spłatę. Czyli jakby sytuacja, która była 10 lat temu, ten kryzys finansowy w Stanach, który był wywołany tym, że ludzie dostawali pieniądze, mimo tego, że nie stać ich było na tym nieruchomości, na te kredyty, no już jakby w Polsce przynajmniej się nie wydarzy, no bo banki wyciągnęły wnioski i 10 lat udzielały kredytom ludziom, którzy byli sprawdzani, nie mówię, że strasznie rygorystycznie, ale naprawdę uczciwie. Tak, potwierdzam, absolutnie. Znaczy, w ogóle w Polsce, ja tak nie wydaje mi się, żeby w Polsce kiedykolwiek była sytuacja taka jak w Stanach Zjednoczonych, że te kredyty dostawali ludzie, którzy absolutnie by tych kredytów nie powinni byli dostać. W Polsce po tym kryzysie 2008 roku czy też nadzorca KNF dał jakieś tam rekomendacje bankom, jak mają liczyć zdolność kredytową, ile mają wkładu własnego żądać i tak dalej, więc to się zawsze działo. Także w Polsce te kredyty z punktu widzenia, no oczywiście ktoś mógł zawsze tracić pracę w międzyczasie, tam tysiąc rzeczy może mu się wydarzyć, natomiast na poziomie udzielenia kredytu, no to raczej były udzielane i są w sposób bezpieczny, więc tutaj no, nie jest tego jakimś tam kłopotem na takim poziomie fundamentalnym. Czyli można powiedzieć, że odsetek ludzi, którzy mają te hipoteki niespłacane, no jest bardzo mały. Z tego co kojarzę, źle spłacane kredyty. Pytanie, nie pamiętam, jak tam były kryteria, ile dni to jest już niespłacany kredyt terminowo, ale kojarzę, że chyba hipoteki były na 3%, tak? A frankowe paradoksalnie chyba na 1%. No właśnie, więc jakby sytuacja, że tu liczymy na to, że się kredyty będą wysypywać, a ludzie nie mogą spłacali, jednak jest mało prawdopodobne, no bo dla ludzi kredyt mieszkaniowy czy ten dom to jest coś najważniejszego w życiu i oni, to nie jest taka stanie, że dajesz kluczyki, maszcie, bierzcie to i mnie to już nie interesuje, tylko kredyt w Polsce jest związany z osobą dożywotnio i teraz jeżeli ktoś przestaje płacić, to bank mówi nie. Ty jesteś naszym niewolnikiem, a nie ta nieruchomość przede wszystkim, tak? Nie, no, ale trochę tak jest, że bank się wiąże z tobą, a nie tylko z nieruchomością. Nieruchomość jest jakbyś ty nie dał rady. Tak. A w Stanach jest tak, że... Tak, klucze do mieszkania. Tak, dajcie mi spokój i no, generalnie bank ma problem, tak, wtedy. Tak. Jest to trochę korzystniejsze dla ludzi, ale z kolei banki... Ale dla systemu całego jest to bezpieczniejsze właśnie, że to nie jest tak, że przeszacowane nieruchomości, banki nagle zostaną w Stanach z milionami domów i zrób coś z tym. Tak. To jest o wiele bezpieczniejsze, więc jakby ja się totalnie o to nie obawiam. No trochę powiem Ci szczerze, że bardziej liczyłem na te okazje. Może one pod koniec roku nastąpią, bo jeszcze gdzieś tam widać, wszystko się ożywiło, wszystko jest dobrze. I szczerze mówiąc, jak miały być te okazje, to tak za dużo ich nie widać. Ja kupiłem trochę mieszkań. Teraz dzisiaj też negocjuję po południu 11 lokali w Kamienicy naraz, żeby kupić. Dlatego
Ale to nie jest okazja wywołana kryzysem. Po prostu ktoś ma do sprzedania po spadku nieruchomości. I one były, są i będą. Pytałem Ciebie przed programem, czy widzisz jakby ludzi, którzy kupują okazyjnie, czy jakieś, w akcie desperacji? Mówię, że nie. No, jak raz jakiś czas ktoś się trafił, który kupuje okazję na flipa, to tak teraz, tak? Tak, to tak. Znaczy teraz wydaje mi się, żeby zbyt krótko jeszcze tego czasu upłynęło. No bo jak miały jakieś tam mieć miejsce wydarzenia, powiedzmy w marcu, w kwietniu, że coś komuś tam firmę zatrzymano, ktoś, to ludzie nie potracili tej pracy od razu w marcu, kwietniu. Są te pakiety pomocowe, że jak się utrzyma pracownika przez ileś tam miesięcy, to coś tam się dostanie jeszcze od państwa. Także wydaje mi się, że jeśli ma być tego efekt, to dopiero on będzie niż on jest teraz, bo to jest zbyt krótko upłynęło czasu od tego. A to tak. Też jak ktoś, każde gospodarstwo domowe, no jakieś tam oszczędności jeszcze ma. Tak, więc nawet jak straci pracę, to jeszcze chwilę poczeka, zanim sprzeda mieszkanie. To może być rok, no, ale już... To się raczej psuje, ale wtedy ruszy z kolei, więc to też jest trochę tak, że teraz jesteśmy na jakichś faktach, a za chwilę będziemy na przyszłości żyć. Tak, tak, dokładnie. To też się gdzieś tam może zmieniać. Okej, to dziękuję Ci w takim razie, że byłeś po raz kolejny i dostarczyłeś aktualną wiedzę mojej społeczności, która mnie ogląda. My to robimy dla Was, słuchajcie, żeby Was edukować, po to, żebyście mieli aktualną wiedzę. Także dzięki wielkie. Dzięki wielkie. I powodzenia. Trzymaj się. Hej. Dzięki, cześć.